Cześć wszystkim! Znowu Ponio 7. A to zagrajmy w Pillars of Eternity, Biała Marcha. Dobra, zaczynamy tam, gdzie skończyłem podstawową wersję gry. Wczytałem ostatni dostępny zapis, który był tuż przed skoczeniem w... Jak się nazywało? Sąd Pokutników? Do Otchłani. I zrobiłem małe zakupy, ponieważ miałem 45 tysięcy monet, sztuk miedzi, więc zrobiłem małe zakupy. Co ja tu kupiłem? Parę dupereli, między innymi ten hełm czarnowidza, który daje percepcję plus 2. Wcześniej Paladyn nie miał żadnego właściwego hełmu. Kupiłem poza tym również tą figurkę hebanowego pająka, który pozwoli nam przywoływać pająki. Kupiłem ten kostur, który ma trzy kule ognia przed odpoczynkiem. Na razie go nie założyłem. Myślę, że wezmę do zbrojenia Alotowi przy najbliższej okazji i wtedy dopiero go założę. A poza tym kupiłem chyba jeszcze coś... jakiś pierścionek czy coś ten deseń. Dobra, nasza drużyna póki co jest taka sama jak była w podstawce. Aczkolwiek w dodatku doszło parę łotrzyc, więc Gili prędzej czy później zapewne pożegna się ze swoim miejscem. Ale póki co utrzymamy dalej. Dobra, zamieniłem jej również łuk. Dałem mi ten drapacz chmur. Zamiast tego, co miała wcześniej, zawziętości. Ponieważ drapacz chmur ma troszkę lepsze obrażenia oraz ma raz na potyczkę wstrząsający dotyk, który ma całkiem spore obrażenia przy krytyku. A poza tym Gili miała dosyć częste problemy z przebiciem się przez... przebiciem się przez odporność na obrażenia wrogów. Więc ten łuk dodatkowo ma pominięcie redukcji obrażeń. Więc mam nadzieję, że troszkę więcej będzie zadawała tym obrażeń. Dobra. Tyle na razie słowem wstępu. Zanim przejdziemy do Białej Marchi, mamy jeden quest tutaj jeszcze w Jelenioborzu, ale który również jest jest częścią Białej Marchi, więc zaraz tam pójdziemy. No, chwilę odpocznijmy, tak jak zwykle w basztach. Dobra, a właśnie jeszcze w mojej warowni skończyły się rzeczy do budowy. Mam już prawie wszystko wybudowane. Znaczy nie skończyły się rzeczy do budowy, tylko wybudowaliśmy leśne szlaki. To jedziemy dalej, palenisko. Tak, niedługo już będzie koniec. Dobra. Idziemy do... Tak, potwierdzamy drużynę. Idziemy do urwiska Kraghold. Tam mieliśmy jakieś zadanie z... oblężeniem wieży maga, znaczy jakiś mag został oblężony i mamy mu iść na pomoc. Dobra, no to w drogę. Poszukując 500 sztuk miedzi bądź eskorty. Ora, wyślemy go pod eskortą, nie wiem. Kany. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Urwiska Krakord. Stój, dokąd to? Co się tutaj dzieje? Zdajesz sobie sprawę, że rozmawiasz z panem Kednua. Zapytaj kogoś z dwunastki, wszędzie nas pełno. Enough! The commander said no exceptions. I'm not ending up on a pike, because this dog has you pissing your trousers. Wyjątkiem będzie, jeżeli za chwilę padniecie tu trupem wszyscy, ale... Co mi tam? I'm sure the commander will take good care of Kadnua for you. A mi będzie bardziej przykro. Dobra. Wow! No, to jest ciekawa zdolność. Dobra, spróbuję go przyciągnąć, żeby nam tutaj...
Nie bała mucił tylnych linii. Dobra. Ty od w niego wypal. Tak. Okej. Okay. Edar, przyciągnięcie, trafienie. Efekty dodatkowe. Chyba nie udało mu się do końca przyciągnąć. Dobra. Ona powaliła paladyna i idzie nam tutaj bliżej. Okej, okay, jednak udało się przyciągnąć, świetnie. Dobra. To ty cofniesz się trochę. Dobra, ty włączysz walkę defensywną, żeby mieć zwarcie z oboma. Ty, że zaczniesz się w końcu cofać, byłoby miło. Okej, okay, tamten gość uciekł. Najemny żołnierz uciekł ze zwarcia. Dobra, zacznijmy rzucać jakieś czary ładne. Ty masz pewnie małą wolę, co? Nie wiemy. Zaraz to sprawdzimy. Co chcemy zrobić? Blokadę bólu. Spróbujmy ją zawładnąć. W takim razie... Może rzućmy lancę na tego berserkera, skoro... Okej, świetnie. Udało się ją zdominować. Dobra, ty coś tu miałeś paladynie fajnego, powalenie raz na potyczkę, ale dobra. Na razie się z tym nie baw. Dobra, wypal tego berserkera. Okej. Szybko go zdejmiemy. Edar, możesz wyłączyć walkę defensywną. Zajmijmy się jeszcze tym najemnym żołnierzem. Ślepmy ją. Spróbujmy ją powalić. Możemy ją podpalić? Jeszcze nie. Okej, okay, rzuć pociski, chociaż pewnie nie zdążysz. Okej, okay, dobra. Cokolwiek tu znajdziemy. Cokolwiek się tu znajduje, chyba nie będą to zbyt mili ludzie. Okej, okay, znakomita pika, solidne rzeczy. Dobra, bierzemy wszystko na sprzedaż. Z mętnej i gęstej potrawki wydobywają się pęcherzyki powietrza. Nieliczne kości w kociołku zostały dokładnie ogryzione i pływają teraz pośród plam tłuszczu. Okej, okay, dobra. Ludzików tutaj jest więcej. Więc... Okej, okay, zamknięte. O, gość się obudził. Dobra. Wszyscy atakujcie jego, ty się zajmiesz tym strzelcem najemnym. Wow, odepchnął nas mocno. Przyciągnijmy go. Dobra, rzucił się na kapłana, więc zmiana broni. Okej. Okay. Próbuj go powalić. Okej, okay, tego gościa oślepmy. Nekrotyczna lanca. Wow, co się stało? Okej, okay, zniknął. Tak, to jakiś łotrzyk jest. Dlatego dziwne rzeczy wyrabia. Dobra, nie chcemy go zadzikać, bo to mamy tylko raz na odpoczynek. Więc bierzmy bardziej inne rzeczy. Okej, okay, dobra, przewróciłeś tego strzelca, to przewróć go z powrotem. Okej, okay, dobra, gość padł. Zajmijmy się tym strzelcem teraz. Okej, okay, pociski. Okej, okay, świetnie. Co my tu mamy? Klucz od Lenina. Może będzie pasował do tej skrzyni. Co my tu mamy? Znakomity pistolet. Okej. Okay. Otwarte. Złoty obol. I zestaw obozowy, który na razie nie będzie nam potrzebny.
Okej, dobra. Co my tu jeszcze więcej mamy najemnych? Najemny berserker. Okej. Co my tu mamy? Piromanta. I wszyscy zajmą się najpierw tym berserkerem. Ty sobie przyciągniesz tego piromantę. Potem się zajmiemy tamtym kapłanem. Okej. Wow, co się stało? A, okej, zdominowaliśmy go alotem. Dobra, to pomoże nam. Dobra, rzućmy się już po kolei najpierw na... Okej, już się oddominował. Możemy go z powrotem zdominować? Nie dostrojenie ciał, tylko ma władzę. Okej. Próbowałeś go powalić? Chyba próbował, ale się chyba nie udało. Okej, dobra. No i... Przejęliśmy go. Nam pomoże pozbyć się kapłana. Reszta niech się skupi na piromancie. Okej, więcej tu ludzi idzie. Okej, walka defensywna. Dobra, się zajmij tym piromantą. Najemnik we... Nie, to czym najemnikiem weteranem. Okej, dobra. Piromanta zdjęty. Niech druga linia się trochę rozproszy. Okej, ty spróbuj go przewrócić. Dobra. Spróbuj rzucić to na nekrotyczną lancę na strzelca. Okej, udało się gościa przewrócić, to powinno nam mocno pomóc. Rzućmy błogosławieństwo sobie darmowe. Ty masz coś? Możesz krzyk rzucić. Okej, dobra, po strzelcu. Dobra. Alot jeszcze nie awansował na ten poziom, który daje mu darmową kulę ognia. Ale niedługo już to zrobi. Okej, dobra. Zajmij się kapłanem teraz. A ty... Gdzie jest paladyn? Okej, coś go wymiotło. Okej, ty rzuciłeś ten krzyk? Rzucasz chyba. Okej, dobra. Jeszcze jedno uderzenie magii. Ty miałeś rzucić ten krzyk. Poproszę bardzo. Okej. Dobra, ty spróbuj oślepić tego gościa. Ma dużą redukcję obrażeń? Nie, tylko 10. Ale coś długo zajmuje nam. Dobra, strzelaj teraz do kapłana. Możemy rzucić tu jakiś... jakiś czar jeszcze ofensywny. Przykład rykoszety na kapłana. Okej, dobra, ty spróbuj go podpalić. Eder mocno obrywa. Może możemy coś na to zaradzić? Na razie chyba nie. Na razie powinno być ok. Jakby co, to dostanie jeszcze drugi oddech i będzie ok. Dobra. Wrócajmy tutaj różdżką. Okej, przewrócili Edera. Okej, oberwał. No i niestety jeszcze nie ma tego perku, który daje mu drugą szansę. Więc potrzebujemy tutaj małego wsparcia. Dobra, berserkerzy rzucili się na nią. Możemy ich... spojrzenia Adriadny rzucić. Okej, najemny zbrojny kapłan. Zajmę się nim szybko. Okej, tego udało się sparaliżować, fajnie. Ty zmień sobie broń. Ed
komander leży. Może ty się zajmij tym strzelcem. Możesz go jakoś dobić szybko? Tak, możesz. Ty im też również pomóż. Czy ty możesz się jakoś ocalić? Póki co nie za bardzo. Możesz zawsze uciec po prostu. Trzymasz tak przerwanie walki, ale zaraz reszta ci pomoże. Okej. Ten gość mnie denerwuje. Teraz będziemy musieli się nim zająć. Możemy coś mu już teraz rzucić, co? Cuchnąca pieszczota. Okej. Tego się na nas rzucił, możemy rzucić chmurę dymu, żeby uciec od niego. Dobra, ten gość jest sparaliżowany. Skupmy się na tym. Okej, matka padła. Coś tu jeszcze mogę rzucić. Mogę zawsze rzucać normalne czary. Więc chyba pomogę szybko im. Ten gość się nie odczepi, co? Dobra, no to użyjmy zakrycia całunem. Okej, ty się odsuń. Ty złap tego gościa. Okej, dobra. To możesz użyć... Użyć... uderzenia grymuarem. Okej. Ty możesz zabić tego strzelca szybko. Okej, zbudowałaś. Dobra, trudno. Dobra, użyj w takim razie żelaznej skóry, rzuć na siebie. Paladyn niech użyje drugi oddech. Został nam jeszcze ten berserker, rzućmy może na niego kolumnę wiary. Okej, ty możesz zadźgać tego gościa. Świetnie, teraz zajmij się berserkerem. Coś jeszcze możesz użyć? Nie. Możesz użyć tej broni specjalnej berła. Okej. Teraz zmień z powrotem na tarczę. Dobra, berserker padł. Troszkę długo nam to zajęło. Ale w końcu ogarnęliśmy ich. Masz jeszcze żelazną skórę, więc nie powinno to stanowić dla ciebie problemu. Chybienie. Gość ma dużą obronę. Możemy na coś na to zrobić? Oszołomienie to zmniejszało obrony? Chyba tak. To spróbujmy. Okej. Dobra. A nie, już myślałem, że padł. Jeszcze nie. Dobra, załatwimy może go szybkim jakimś czarem wstrząsającym dotykiem. Okej. No i pozamiatane. Dobra, paru ludzi nam padło, ponieważ troszkę nie ogarnąłem, że to może być taka trudna walka. Więc oszczędzałem czary, ale nie powinniśmy mieć problemów dalej. Okej, dobra, mamy jakiś nowy grimoire. Solidne rzeczy. Zbieramy na sprzedaż i troszkę pieniążków.
Okej. Okay. Znakomity Arkebus. Znakomity pancerz. No bardzo fajne rzeczy tutaj mają ludzie. Znakomity pistolet, dobra, a co my tutaj mamy? Tylko topas. No niech się ludzie troszkę podleczą. Zobaczmy ten grimoire. Co on tu miał? Bojowa moc Cicela, duchowa lanca. Przywołuje broni lanca, duchowa Cicela. Okej, zobaczmy. Mistrzowska jakość. Celność plus 12, obrażenia plus 45%, tempo ataku plus 20. Obrażenia kłute, miażdżone, celność plus 10. Okej, wygląda całkiem fajnie. Co możemy sobie to wziąć? Okej. Bojowa moc. Odbicie plus 20, celność plus 20, moc plus 8, kondycja 8. Blokowanie rzucania, zaklęć przez 42 sekundy. Dobra, weźmy również. Co tutaj mamy? Maksymalna wytrzymałość plus 50, maksymalne zdrowie plus 50. Sący dotyk, drżące oblicze. Nic więcej ciekawego. Dobra, czy chcemy wrzucić któryś z tych zaklęć? To możemy wrzucić. Szpikulce, minolety. Chyba nie potrzebuję. Chociaż... Nie, dobra, weźmy to. Tutaj co chcę wyrzucić? Przerażające osłabienie. Morowa chmura. Czy kołysanka? Wyrzucę kołysankę. I zobaczę, może kiedyś się przyda ta włócznia. No i dobra. Wygląda na to, że w tej lokacji będzie całkiem sporo rąbanki. Dobra, najemny żołnierz. Zaraz go obsłużymy. Stawmy się może jakoś z tej strony. No i do dzieła. Dobra. Czekajmy na tego berserkera. No i dobra. Odejdźmy od niego trochę. Tak, oni zawsze skakują w sam środek grupy. Trochę to irytujące. Dobra. Możemy coś rzucić fajnego. Rzućmy może zbroję na dobry początek. Krzyk. Tak, to będzie okej. Okej, alot mocno oberwał już na samym początku. Zaraz się tym zajmiemy. Rzucimy parę standardowych zaklęć. Wow. Okej, gdzie jesteś? Tutaj coś go mocno odrzuciło. Na szczęście zdążył rzucić zbroję. Okej. Zaraz rzucimy jakieś... Zaraz rzucimy jakieś leczenie. Przywołajmy może te pająki. Paladyn, gdzie ty jesteś? Tutaj. Tak, kompletnie nie widać, co się dzieje. Pająki niech się rzucą tutaj. Okej, ty dalej leżysz. Rzucajmy dalej obszarówki. Dobra. Ty może strzelaj. Dobra, paladynie. Tu używasz tego swojego ostrza, to dalej go używaj. Okej. Ty rzucaj te pociski swoje, one będą się odbijać i zadawać masę obrażeń. Okej,
Dobra, troszkę się podleczyliśmy tym płonącym ostrzem. Zróbmy może to jeszcze raz. Ty rzuć święconą ziemię. Paladyn położony, ale spoko. Świetnie. Coś Alota bije. Najemny żołnierz, przyciągnięcie. To mi się nie podoba. Alot, rzuć sobie kamienną skórę na zaś. Okej, ty strzelaj w coś, co ma najmniej zbroi, na przykład ten mag. Okej. Spróbujmy przewrócić tego maga. Okej, dobra, ty walczysz z tym berserkerem, ale to się nie uda, bo on ma teraz szał, więc jest niezniszczalny. Spróbuj powalić tego maga. Okej, to się nie udało. Możemy jakoś zdjąć mu te obrony? Chyba nie mam żadnego cofnięcia. Antymagii. Tak, raczej nie mam. Okej, dobra. Trzeba o tym pomyśleć. To może użyjmy elementu. Ty rzuć błogosławieństwo. No okej, dobra, zamęt podziałał świetnie. Okej. On będzie chyba atakował swoich przez chwilę. W takim razie skupimy się na innych ludziach. Ty atakuj berserkera. Ale swoją normalną bronią. Okej. Możesz dać im również oszołomienie. Okej, on jest zamęcony. To może niech wszyscy skupią się teraz na tym zbrojnym magu. Świetnie. No to po kolei. Dobra. Okej, ten się na nas rzucił. Spróbujmy przewalczyć mu grimoirem. A ty... nie masz nic fajnego. Okej, lanca. Strzel do niego. Możemy go podpalić. W sumie lepiej będzie, jak do niego strzelimy. To jesteś z nim w walce? Nie jesteś z nim w walce. To spróbuj zaciekać tego gościa. A nie, jest, jednak jesteś w nim w walce. To spróbujmy tego gościa powalić. Świetnie, teraz już nie jesteś. Zadźgaj tego gościa. Okej, ty się troszkę naładowałaś. Możesz dostroić się z nim w sumie. Może lepiej krzyk rzuć? Nie. Może podpal go. Okej, pociski. Weźmy wszak na pan. Dokładnie. Okej, dobra. I więcej znakomitego krapu. Oraz grimoire żywiołów. Coś jeszcze więcej ciekawego, tylko miksturki jakieś typowe. Dobra, co ma ten grimoire żywiołów? Lodowa kolumna. Coś, czego mi brakowało. Gorzka cuma. Okej, co to jest? Rzeka płomieni. Otacza maga przerażającym wirem ognia, który powoduje poparzenie wszystkich w zasięgu rażenia. Mur płomieni. A to małe obrażenia ma. Weźmy rzekę płomieni, ponieważ Alot ma specjalizację w płomieniach. Zobaczmy, czy mam jakieś rozproszenie magii. Tak, tyle, jeżeli chodzi o lance. Przyjęcie grimoire'u, nie. Tłumienie magii, korzystne efekty zawieszone przez 21 sekund. To to nam chodzi. Okej, dobra. Odsłonięcie słabości, to również chcę zostawić.
Co to robiło? Odbicia plus 25. Również spoko. Myślę, że to niestety będziemy musieli wywalić. I tak z tego rzadko korzystam. Dobra, weźmiemy tłumienie magii. Aha. Coś jeszcze się dobiło? Jakieś słyszałem odgłosy. Może gdzieś trenują tutaj w pobliżu? Może wyślemy zwiadowcę przodem. A, dokładnie. Jakiś gość sobie trenuje. Dobra, w następnym odcinku zajmiemy się tym gościem trenującym. Damy mu bardziej żywe cele do treningu. A, i zbadamy całą resztę urwiska. Wygląda na to, że będzie jeszcze tutaj troszkę bitki. Czy to nam daje doświadczenie w ogóle? Chyba bicie się z ludźmi chyba nie daje nam doświadczenia. Będę musiał zobaczyć. Okej, dobra. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!